każdy, kto kocha Chrzanowski Szczypiorniak, doskonale wie, że zapoczątkowane to zostało wszystko 60 lat temu. Niestety tych ludzi, którzy to zakładali, zaczynali, tak jak pan Stefan Jura, niestety z nami już nie ma, poszli na wieczną służbę, ale są jeszcze z nami tacy, którzy pamiętają te czasy, jak pan Henryk Brombosz, który dzisiaj został uhonorowany przez MTS Chrzanów, pan Czesław Świeca, który niestety nie mógł być dzisiaj obecny, i pan Jerzy Zieliński. No to są ikony chrzanowskiej piłki ręcznej. Nie tylko byli zawodnicy, ale przede wszystkim trenerzy i wychowawcy wielu, wielu pokoleń znakomitych zawodników, którzy na chrzanowskim parkiecie, na tej hali właśnie biegali i zdobywali laury. Tak podniosła i wzruszająca chwila poprzedziła spotkanie MTS-u z Legionowem. To był trzeci mecz w tym sezonie naszych szczypiornistów i niestety trzeci przegrany. Początek rozgrywek układa się dla nich bardzo niekorzystnie. Ciężki harmonogram spotkań sprawia, że o punkty jest bardzo trudno i zespół Rafała Bugajskiego znalazł się na dole tabeli. Ja trenujemy po to, żeby przegrywać, no ale chyba dzisiaj trafiliśmy na najlepszą, moim zdaniem, drużynę w naszej lidze. Początek meczu z Legionowym był zacięty i wyrównany. Chrzanowianie na trafienia przyjezdnych odpowiadali swoimi trafieniami, a w ich bramce kilkoma niezłymi interwencjami popisał się Martin Górkowski. Niestety z czasem w grę gospodarzy zaczęła po raz kolejny wkradać się duża nieskuteczność. Chrzanowianie, mimo wielu doskonałych okazji, nie zdobywali kolejnych bramek, rzucając niecelnie albo prosto w bramkarza gości. Tak klasowy zespół jak Legionowo musiał to wykorzystać i w 20 minucie przyjezdni odskoczyli na 11-8. Ostatnie 10 minut to koncert gry przyjezdnych, którzy bronili się dobrze i kontrowali, coraz bardziej powiększając prowadzenie. W 30 minucie wynik do przerwy na 18-11 dla Legionowa ustalił Mateusz Habior. Po wznowieniu MTS próbował nawiązać walkę, ale w poczynaniach gospodarzy widoczna była coraz większa nerwowość. W 35 minucie wyrzut Marcina Górkowskiego zablokował Kamil Ciok i piłka wpadła do bramki. Było 19-12. Mimo fatalnego wyniku MTS się nie poddawał. Chrzanowianie wzmocnili obronę i zaczęli powoli, ale systematycznie odrabiać straty. W 48 minucie Patryk Rola trafił na 22-25. Chwilę później na 2 minuty kary został odesłany zawodnik z Legionowa. Chrzanowianie nie potrafili jednak wykorzystać gry w przewadze i po chwili goście powrócili na 5-bramkowe prowadzenie. Do końca regulaminowego czasu gry przyjezdni nie oddali już kontroli nad spotkaniem i pokonali MTS 34-28. Okazało się to, co żeśmy się spodziewali, zespół Legionowa doświadczony, dobrych zawodników dokonał jeszcze wzmocnień w tym sezonie. Wyszło przede wszystkim doświadczenie z ich strony, mimo gdzie w drugiej połowie goniliśmy ten wynik, zmniejszyliśmy przewagę, zbliżyliśmy się na kilka bramek, to kilka niewykorzystanych sytuacji i z powrotem bezpieczna przewaga gości. Tracimy ponad 30 bramek, to jest jak na piłkę ręczną za dużo, gdzie rzucamy 20 parę, także obrona i atak, no, to jest chyba kluczowy moment. Jak nie wybronimy, to z czego rzucimy? Pierwsze, co zabrakło, to skuteczności. Myślę, że nasza gra w obronie nie była zła, natomiast w ataku byliśmy bezradni, a jeśli dochodziliśmy do jakichś sytuacji rzutowych, no niestety nie wykorzystywaliśmy ich. Coś się zacięło, myślę, że brak skuteczności, bo w takich dogodnych sytuacjach mieliśmy sytuację do zdobycia pewnych bramki i zabrakło tego czegoś. W następnej kolejce Chrzanowian czeka wyjazdowe spotkanie z AZS-em AWF Biała Podlaska. Zespół z Białej Podlaskiej od kilku sezonów jest w czołówce pierwszej ligi. Natomiast w porównaniu z dzisiejszym meczem, no, musimy poprawić skuteczność, bo to, co zrobiliśmy na meczu u nas z Przemyślem 2 tygodnie temu i dzisiaj, gdzie w takich ważnych momentach dużo niewykorzystanych sytuacji, no, zadecydowało też o tym, że nie nawiązaliśmy równorzędnej walki. Jeśli to poprawimy, to myślę, że możemy się pokusić o jakieś zdobycze punktowe na wyjeździe. Będzie bardzo ciężko, gramy na wyjeździe Białej. Jeszcze tam nie pamiętam, żebyśmy wygrali, natomiast będziemy walczyć na maksa. My musimy zdobywać w końcu te punkty, bo kolejne porażki, nie wiem, czy nas będą dołować, czy nie, no ale nie możemy sobie na to pozwolić. Wiemy, że jedziemy do Białej, też mocny zespół, ale będziemy wszystko robić, żeby chociaż jakieś punkty przywieźć. Po 3 kolejkach MTS Chrzanów zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek jest niepokonana w tym sezonie Padwa Zamość.